Zarządzanie i ekonomia to dwa kierunki studiów licencjackich prowadzonych obok kierunków inżynierskich, magisterskich i podyplomowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Studenci zarządzania przez 3 lata uczą się m.in. kierowania pracą zespołów pracowników, tworzenia i realizacji strategii rozwoju firmy, przeprowadzania badań marketingowych, zarządzania czynnikami produkcji oraz dokonywania analiz finansowych. Kierunek zarządzanie powinien przygotowywać naszych studentów do pełnienia różnorodnych funkcji w przedsiębiorstwach, a nawet zakładania własnej działalności, bo mamy specjalność własna firma. Generalnie nasi absolwenci przygotowani są do opracowania na przykład strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jednocześnie tą strategię potrafią wspólnie z zespołem realizować. Potrafią prowadzić badania, znają metody, zasady podejmowania decyzji i jednocześnie potrafią optymalizować te decyzje. Co poza tym jeszcze, znają znajomość języka, posiadają na poziomie B2 tej europejskiego systemu kształcenia językowego i jednocześnie mamy przedmioty w tym języku prowadzone, czyli oni również poznają specjalistyczny język z zakresu zarządzania. Poza tym posiadają kwalifikacje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Studiowanie na zarządzaniu to też nauka przedsiębiorczości, w tym rozwiązywania problemów firm w różnych aspektach – organizacyjnym, prawnym, społecznym i finansowym. W radzeniu sobie z zagadnieniami związanymi z finansami przedsiębiorstwa potrzebna jest wiedza z mikroekonomii, która jest przekazywana studentom już na pierwszym roku tych studiów. Mikroekonomia to jest najtrudniejszy przedmiot na pierwszym roku. Ale to jest podstawa do w ogóle jakichkolwiek nauk ekonomicznych, z tej dziedziny nauk ekonomicznych. I tutaj znajomość mikroekonomii, znajomość praw ekonomicznych, prawa popytu, podaży, zachowań rynkowych konsumenta, konsument jest bardzo istotny na rynku, zachowań rynkowych producenta, optymalizacji tych decyzji, czy tu są modelowe rozwiązania, to jest taka teoretyczna nauka w grupie nauk ekonomicznych, bo później już są te makro, mezo przedmioty z zakresu właśnie już specjalistycznych przedmiotów ekonomiki przedsiębiorstwa, ekonomiki bankowości, ubezpieczeń itd. Czyli to jest taka podstawa, taki fundament pod wszystkie inne nauki ekonomiczne. Oprócz mikroekonomii ważne są także zajęcia na temat technologii informacyjnych. Obecnie bez umiejętności posługiwania się tymi technologiami nie funkcjonuje już chyba żadne przedsiębiorstwo. W gruncie rzeczy, gdziekolwiek byśmy wzrok nie skierowali, wszędzie widzimy komputery. Począwszy od tego, że w kieszeniach nosimy smartfony, wielu posługuje się tabletami, inni pracują przy komputerach stojących na biurkach, a jeżeli już udamy się w środowisko pracy, to okaże się, że tam trudno sobie wyobrazić w tej chwili jakąkolwiek firmę, gdzie nie ma wykorzystywanej technologii informacyjnej. I powiem więcej, ta technologia wykorzystywana zaczyna być coraz bardziej profesjonalnie. Wynika to głównie z tego, że przez wiele lat gromadzenia danych w tych systemach informatycznych ich ilość jest tak ogromna, że bez narzędzi odpowiednich, bez wsparcia technologii informacyjnej nie ma możliwości przeanalizowania tych danych. Czyli dopiero ci absolwenci uczelni, którzy są w stanie posługiwać się określonymi narzędziami informatycznymi, mogą być cenionymi pracownikami, choćby dlatego, że potrafią zrobić użytek z tych danych, które firmy gromadzą. I takie narzędzia nasi studenci podczas zajęć opanowują. Studenci zarządzania, tak jak na każdym innym kierunku, mogą wybierać specjalności studiów. Obecnie mogą zdecydować się na rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa lub logistykę z elementami zarządzania sprzedażą. Thank you.
Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie ukończyła m.in. pani Marta Staniszewska. Po ukończeniu studiów licencjackich rozpoczęła w tej uczelni kolejne studia, tym razem magisterskie na ekonomii. Wiedzę wyniesioną ze studiów na zarządzaniu już wykorzystuje w codziennej pracy w firmie logistycznej. Wiele rzeczy, których się tutaj nauczyłam, których częściowo nawet nie byłam świadoma, faktycznie realnie funkcjonuje w przedsiębiorstwie, chociażby w tym, w którym pracuję. W związku z tym myślę, że jest to nauka, która się przyda osobom, które planują karierę zawodową właśnie na szczeblu menedżerskim. Ja naprawdę po swoich obserwacjach jestem zadowolona i widzę, że faktycznie nauczyłam się czegoś i że jest to coś realnego, co może mi się przydać w przyszłości. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów odebrali również absolwenci m.in. informatyki i ekonomii, kierunków prowadzonych od wielu lat przez tę uczelnię. Po raz pierwszy jednak na rynek Warmii i Mazur dostali się absolwenci inżynierskich studiów na zarządzaniu i inżynierii produkcji. W tym roku wypuściliśmy absolwentów specjalności inżynieria logistyczna oraz inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydaje się, że akurat w tej sytuacji rynkowej będą to bardzo poszukiwani specjaliści, dlatego że ciągle mamy jeszcze do czynienia z boomem przedsięwzięć budowlanych, szczególnie drogowych. No i rzeczywiście specjaliści inżynierii logistycznej też są bardzo poszukiwani, dlatego że mamy całą masę przedsiębiorstw transportowych. Nasz region charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstw stricte produkcyjnych, zaangażowanych w jakąś innowacyjną technologię, no nie jest stosunkowo dużo w stosunku do innych branż. Dlatego też no, jesteśmy przekonani, że te kilkadziesiąt osób, które opuści mury naszej uczelni, natychmiast, a w zasadzie już znalazło pracę. Właśnie studia inżynierskie na zarządzaniu i inżynierii produkcji ukończyła m.in. pani Monika Mierzejek. Wcześniej ukończyła także na tej uczelni studia licencjackie z zarządzania. Na co dzień pracuję w banku, gdzie kierunek zarządzanie i rachunkowość finansy jak najbardziej spełnia w 100% oczekiwania. Natomiast na zarządzanie inżynierią produkcji zdecydowałam się ze względu na to, że jest to powiązane z drugim zawodem, który wykonuję. A mianowicie pomaga mi to przy różnego rodzaju planowaniu imprez, jak również współpracuję z różnymi firmami. Inżynieria logistyczna i inżynieria przedsięwzięć budowlanych to specjalności, jakie wybierali studenci zarządzania i inżynierii produkcji. Uczelnia stale jednak dostosowuje specjalności do wymogów rynku pracy i już teraz planuje uruchomienie nowych w kolejnym roku akademickim. Dojdą jeszcze absolwenci specjalności systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji. Jak się okazuje, również jest zapotrzebowanie na tego rodzaju fachowców. Zresztą bardzo uniwersalna wiedza i umiejętności, które oni posiadają, zapewni im momentalnie pracę we niemalże wszystkich branżach związanych z działalnością inżynierską. Uroczyste dyplomatorium odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie już po raz 17. Przez 20 lat funkcjonowania uczelni studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie ukończyło tu niemal 9,5 tysiąca osób, a dyplomy potwierdzające ukończenie tu studiów podyplomowych odebrało prawie 3 tysiące absolwentów. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim wykładowcom, studentom, pracownikom administracyjnym, absolwentom i przyjaciołom naszej uczelni najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych świąt. Niech będą to święta piękne i magiczne, zgodnie ze staropolskim obyczajem, z kolędą, opłatkiem, choinką, z pięknym wigilijnym stołem,
wypełnionym czasem spotkań z rodziną i z przyjaciółmi, ale także czasem wypoczynku i spokoju, czasem pozytywnych refleksji, wzbudzających optymizm i radość życia. A nowy rok, rok 2017, niech obfituje w zdrowie i siłę i nasze sukcesy. Niech będzie to rok odważnych, dobrych decyzji dla naszej uczelni, twórczych pomysłów i nieustających pasji zwieńczonych sukcesem zawodowym i sukcesem osobistym. Życzę nam wszystkim, abyśmy byli dumni z tego, że pracujemy na nasze wspólne dobro, jakim jest nasza uczelnia. Wesołych świąt!